wiosną wszystko kwitnie, wiosną też kwitną uczucia, jeśli o nich mowa, to co piękniej je wyraża niż piosenka? Dzisiaj wdzieje się Sonia Maselik z najnowszym klipem Tylko Tu. Cześć Sonia. Cześć. Słuchaj, powiem ci tak, po pierwszym przesłuchaniu tak wchodzi w głowę, jest to tak piękne i tak bardzo miłosne i wydaje mi się, że jest to takie niesamowite wyznanie do tej drugiej bliskiej osoby. Tak, starałam się faktycznie w tej piosence oddać tego rodzaju uczucie i mam nadzieję, że w te nadchodzące wakacje ta piosenka będzie przywoływać same właśnie takie miłe, takie miłosne tak naprawdę wspomnienia. No ale faktycznie jest to takie wyznanie, to jest coś, co wiesz, płynie od ciebie, bo ty jesteś autorką tekstu, tak. Ty jesteś także autorką muzyki, więc domyślam się, że to jest coś, co gdzieś tam wiesz, teraz odczuwasz, bo jesteś bardzo prawdziwa w tym, co robisz. No tak, no ja przez tak naprawdę te pół roku siedzenia w studiu zbierałam wszystkie jakieś swoje doświadczenia i starałam się po prostu przelewać te moje emocje, wszystko to, co tak naprawdę mnie spotkało na papier i uczyć się przede wszystkim, jak to robić, jak te emocje wyrazić w tej piosence. No i to jest właśnie efekt tej pracy. Trochę taka nowa odsłona, Sonia, odnoszę tak, wrażenie. Tak, dokładnie. Jest to taka nowa odsłona mnie. Chciałam pokazać też coś nowego w muzyce również, czyli troszeczkę zmienić ten muzyczny styl. Oczywiście to wszystko dalej ma taką, jest w tym, zachowane w tym klimacie popowym, ale jednak są takie też, jest więcej tych elementów takiego rocka, bardzo dużo takich brzmień gitarowych i myślę, że to słychać, że jest tutaj coś nowego, coś innego. Ale mimo wszystko jest to takie bardzo eteryczne, bardzo zwiewne, bardzo piękne i właśnie a propos piękna, teledysk jest w ogóle mistrzowski. Gdzie nagrywaliście, gdzie to wszystko się działo? Nagrywaliśmy w Warszawie, tutaj zaprosiłam do współpracy Dawida Ziębę, któremu bardzo dziękuję zresztą za ten teledysk, bo ja go po prostu uwielbiam, naprawdę, uwielbiam te wszystkie sceny. Zależało mi na tym, żeby zachować ten letni klimat, mimo tego, że tak naprawdę kręciliśmy go w marcu, więc naprawdę było jeszcze bardzo zimno. Wiało, tak, to było wiało bardzo, ale no udało nam się jednak pokazać, że to lato się zbliża, że już jest wiosna, że już czujemy po prostu ten wakacyjny klimat. Długo trwało pisanie tego tekstu? Bo jest bardzo osobisty. Jest bardzo osobisty i właśnie tutaj o dziwo, nie wiem, może zaskoczę, ale tak naprawdę napisanie tekstu przyszło mi bardzo szybko, bo tak naprawdę napisałam ten tekst w 2 dni. To było raczej takie olśnienie, które na mnie spadło, że chciałabym o tym napisać piosenkę i jakby przelałam te wszystkie emocje na papier. Natomiast tak jak mówię, ta praca pół roku w studiu polegała na tym, że uczyłam się, jak to robić, żeby faktycznie te emocje aż tak wyraźnie przelewać na ten papier. Zastanawiam się, czy sama byłaś zaskoczona troszkę tym, co wyszło, czy czułaś i że tak właśnie będzie, że pójdziesz w tym kierunku? Ja myślę, że czułam od początku, że jednak to jest dobry tekst i to jest dobra melodia i to jest dobra muzyka i od pierwszych dźwięków wiedziałam, że okej, to będzie ten singiel, który teraz chcemy pokazać jako pierwszy z tego nadchodzącego nowego projektu. No dobrze, jakie reakcje były pierwsze fanów, bo to jest niezwykle istotne, wiesz, jak oni to odbiorą? Bardzo pozytywne, naprawdę. Nie spotkałam się jeszcze tak naprawdę z żadnymi negatywnymi komentarzami. Raczej wszystkie na takiej zasadzie, że są zaskoczeni tą moją nową odsłoną i że chyba się tego troszeczkę nie spodziewali. Ale to jest świetne właśnie, że zaskakujesz. No artysta po to jest, żeby nas zaskakiwać, więc jak najbardziej tutaj wszystko się zgadza. Ale chciałam cię zapytać jeszcze o to, kiedy płyta, bo tak wiesz, single, ale no, wszyscy czekamy na to. Płyta to jest bardzo duże przedsięwzięcie, nad którym oczywiście cały czas pracuję. Super. To nie jest tak, że w ogóle o tym nie myślę, bo myślę o tym, więc ta płyta na pewno wyjdzie, ale trzeba mi dać po prostu na to troszeczkę czasu, aby faktycznie gdzieś tam ten singiel zaistniał do takiego stopnia, aby później ta płyta faktycznie była taką wisienką po prostu na torcie. Wiesz co, jak pojawiają się takie perełki jak twoje single, no poczekamy na tę płytę, ale oczywiście zapraszamy cię do tego, że jak będzie płyta, to spotykamy się tutaj. Zresztą przy każdej okazji zapraszamy, jesteś bardzo mile widziana, myślę, nie tylko przez Dozel, też przez